Kostia Wasiliew. Kostia, kolejny bardzo dobry mecz wasz na własnym boisku. 4 bramki strzelone rywalowi, choć łatwo nie było, szczególnie na początku. Na pewno. I to na pewno z tego nie możemy być zadowoleni z naszego początku i na pewno mogli w pewnej sytuacji przegrywać 2-0. Tak da. Dobrze, że ten słupek nam pomógł u siebie i później już udało się odrobić ten wynik i po 2-1 w drugiej połowie już my więcej kontrolowali to granie i wykorzystali swoje sytuacje. Na pewno myślę, że zasłużyli na to wygrać. Praktycznie podobnie jak w meczu w Gdańsku czy w Krakowie, straciliście gola po pierwszym celnym strzale, ale dzisiaj udało się odrobić te straty. To na pewno będzie dodatkowa wartość tego zwycięstwa. No na pewno, tak to trzeba i na pewno to kibicy zawsze pomagają swoje, kiedy taka sytuacja jest i to nie chcieli też spieprzyć trenerski 300 mecz, tak da. Gratulacje mu za to zwycięstwo i za taką solidną liczbę meczów. Tak da. Dobrze to wszystko dzisiaj udało. Dzisiaj debiut nowego napastnika. Jak wam się gra z Kilianem? No ja myślę, że to dobry transfer dla nas. To na pewno dodaje nam więcej możliwości w ofensywie. Już dzisiaj pokazał, że jest bardzo groźny i może na siebie ściągnąć też nie jednej, a dwóch obrońców. To też ważne i dla innych ofensywnych zawodników. Strzeliłeś dzisiaj 13 gola. Zostałeś ponownie liderem klasyfikacji strzelców Ekstraklasy. No i dobrze. No, co? A powiedz, powrót do treningów na normalnej murawie to pozwoli ustabilizować formę? Czy nie? Na pewno to poszło na plus. I myślę, że jeszcze my tak dochodzimy do naszej optymalnej formy. Jeszcze nie wszystko nam udaje się. A to do dzisiaj, no ten tydzień cały udało się potrąć na trawie, to na pewno poszło. Emocjonalnie najważniejsze, na plus. Dzięki. W sumie przy tych 4 bramkach miałeś swój ruch, przy wszystkich. No to jest to, po co wychodzimy na boisko i cieszę się z tego, że jest dzisiaj to dużo, co naprawdę udawało się. I trzeba przyznać, że ta trzecia bramka, no to wyszła wam praktycznie Barcelona. No tak, każdy by chciał tak grać codziennie, no nam czasami to wychodzi, mam nadzieję, że będziemy to więcej robili, więcej nam to udało się. No nie by było źle, na pewno. Kosta, po tym początku spodziewaliście się takiej remontady? Nie, na pewno, po to my dzisiaj przyjechali to na swoje boisko, żeby wygrać. W jaki sposób to nie tak było ważne. Ten pierwsza połowa była taka walkowa, tam gdzie na pewno w tej pierwszej połowie my ten mecz przełomili i obrócili w swoją stronę. W drugiej połowie to już była kwestia naszej skuteczności, żeby ten mecz skończyć spokojnie.